Dzień dobry, nazywam się Dariusz Tomkiewicz i chciałbym Państwu zaprezentować wykład dotyczący przemysłu 4.0, czwartej rewolucji technicznej ze zwróceniem uwagi na jego rozwój w przemyśle drzewnym. Agenda mojego wystąpienia wygląda następująco. Zacznę od krótkiego wprowadzenia, następnie przedstawię etapy rozwoju systemów technicznych, których końcowym obecnym efektem jest właśnie rozwój przemysłu 4.0. Następnie przedstawię przykład związany z badaniami, które realizujemy i skończę krótkim podsumowaniem. Świat, który nas otacza, jest wynikiem między innymi rozwoju przemysłu. To, w co się ubieramy, w czym chodzimy, w czym mieszkamy, są to wytwory produkcji przemysłowej. Rozwój systemów wytwarzania jednak nie przebiega w sposób liniowy. Jakbyśmy teraz popatrzyli na zmiany sposobu wytwarzania urządzeń, konstrukcji, właściwie od starożytności do XIX wieku niewiele się zmieniło. Na obrazku widzimy wazę czarnofigurową z V wieku przed naszą erą oraz obraz z XIX wieku przedstawiającą kuźnię. I jak widzimy, poza strojem, narzędzia, sposób wytwarzania niewiele odbiegają od siebie. W XIX wieku nastąpiło gwałtowne przyspieszenie rozwoju systemu wytwarzania i rozwoju konstrukcji, rozwoju urządzeń, które nas otaczają. Jest to wynikiem rozwoju systemu wytwarzania. Pierwszy w tym rozwoju systemu wytwarzania możemy wyróżnić etapy. Pierwszym z tych etapów jest mechanizacja. Mechanizacja polega na tym, że zastępujemy pracę ludzkich mięśni pracą maszyn. Takimi elementami, które krokami milowymi, które wiążą się z rozwojem mechanizacji, są wynalazki, które powstały w XIX, XVII, XVIII wieku, które doprowadziły do rozwoju takiego świata, jaki widzimy. Do najważniejszych możemy zaliczyć rozwój metod wytwarzania energii. Pracę ludzkich mięśni trzeba było zastąpić jakimiś formami związanymi z wytwarzaniem energii mechanicznej. I takim przełomem okazała się maszyna parowa. Mamy jej twórcę tutaj na slajdzie. Oprócz tego, że posiadamy energię, po silniku parowym pojawił się silnik elektryczny, silnik spalinowy, dzięki któremu dysponujemy właściwie nieprzebranymi zasobami energii, którą możemy użyć do rozmaitych procesów produkcyjnych. W XIX wieku pojawiła się technologia pozwalająca na wytwarzanie w dużej ilości żelaza. Żelazo znamy od tysięcy lat, natomiast żelazo zawsze było takim materiałem bardzo elitarnym, drogim. Do wytwarzania żelaza potrzebna była bardzo duża ilość energii i nie było odpowiednich technologii, które umożliwiałoby z rudy żelaza wytworzenie stali. Dopiero w XIX wieku pojawiły się technologie, które pozwoliły na wytwarzanie dużej ilości stali w sposób tani. Bez tego nie byłby możliwy rozwój techniczny. Tak jak to określają w Biblii, w starożytności można było stal używać albo na miecze, albo na lemiesze. Tutaj dzięki powstaniu procesu Bessemera, później procesu Martenowskiego, uzyskaliśmy dostęp do dużej ilości stali, którą mogliśmy wykorzystywać w naszych konstrukcjach. Oprócz energii i materiału pojawiła się jeszcze jedna rzecz w XIX wieku, też znana wcześniej, a właściwie nie rzecz, tylko ktoś. Tą osobą był inżynier, czyli człowiek, który posiadał wiedzę naukową i potrafił ją przełożyć na konstrukcję. W XIX wieku zaczęto inżynierów kształcić. Oni zaczęli wprowadzać swoje pomysły i stopniowo zmieniać świat. Tak więc te podstawowe wynalazki, które pojawiły się w XVIII, XIX i na początku XX wieku, pozwoliły na wprowadzenie
pierwszego etapu rozwoju metod wytwarzania. Była nim mechanizacja. W XIX wieku, jak pojawiła się stal, silnik parowy, wydawało się, że przed ludzkością stoi nieograniczona perspektywa rozwoju. Okazało się, że jednak ten świat nie zmienia się tak szybko. Wyobrażano sobie, że za chwilę powstaną rozmaitego typu urządzenia skonstruowane właśnie przez inżynierów, które pozwolą na to, żeby ludzie poruszali się bez udziału koni, zwierząt pociągowych. Te urządzenia będą za nas orały, siały, wytwarzały rozmaitego typu urządzenia. Jednak rozwój nie przebiegał tak prosto. Zamiast tych samodzielnych urządzeń, które by nas zastępowały w pracy, pojawił się kolejny etap rozwoju systemów wytwarzania, rozwoju systemów technicznych, produkcja wielkoseryjna, która bazowała na tych osiągnięciach XIX-wiecznych, XVIII-wiecznych, tylko potrafiła je wykorzystać w sposób ulepszony. I tym ulepszeniem sposobu wytwarzania była produkcja wielkoseryjna. Produkcja wielkoseryjna pozwoliła na dostarczanie tanich produktów masowemu odbiorcy. Energia chemiczna, energia spalania, stal, wynalazki inżynierów pozwoliły na to, że ludzkość w dużej części, całkowicie jednak do tej pory nie potrafimy uporać się z problemami braków, ale w dużej części zaspokoiła podstawowe potrzeby życiowe. Mamy przynajmniej w Europie gdzie mieszkać, czym się odżywiać, w co się ubierać, potrafimy się poruszać. To wszystko zasługa XX wieku i wprowadzenia nowych form wytwarzania, jakim była produkcja wielkoseryjna. I tutaj dalej wydawało się, że wystarczy jeden krok i człowiek już zupełnie będzie wyeliminowany z procesu produkcyjnego, będzie mógł się zająć innymi sprawami dla niego bardziej przyjemnymi niż stanie przy linii produkcyjnej. Jednak to się nie udawało. Dopóki nie pojawił się następny etap w rozwoju produkcji przemysłowej, jakim była automatyzacja procesów. Cóż to jest ta automatyzacja? Okazało się, że oprócz przetwarzania energii, oprócz przetwarzania masy, musimy, żeby realizować procesy produkcyjne, żeby budować rozmaite rzeczy, przetwarzać informacje. W połowie XIX wieku ludzie, inżynierowie, naukowcy zorientowali się, że musimy zbudować urządzenia, które umożliwią przetwarzanie informacji. I te urządzenia będą mogły wtedy zastąpić człowieka w czynnościach związanych ze sterowaniem procesów produkcyjnych. Te urządzenia realizujące procesy automatyki muszą przetwarzać informacje. Tak jak człowiek pobiera tą informację poprzez swoje zmysły, tak samo te urządzenia zautomatyzowane muszą pobierać informacje o procesie, którym sterują, z całego systemu czujników, przetworników pomiarowych. Następnie ta informacja jest dostarczana do systemu przetwarzającego, którymi są sterowniki. Po przetworzeniu wygenerowany jest sygnał sterujący, który trafia do przetworników wykonawczych, co jest odpowiednikiem jak gdyby naszego systemu mięśniowego. I tak jak człowiek pozyskuje informacje, przetwarza ją i następnie oddziaływuje na świat zewnętrzny, tak samo systemy automatyki składają się z elementów pomiarowych, elementów wykonawczych i elementów przetwarzających informacje. W połowie XX wieku pojawiło się również urządzenie, które umożliwiło w sposób szybki i bardzo wydajny przetwarzanie informacji. Tym urządzeniem jest do tej pory komputer. I wraz z rozwojem systemów komputerowych wzrosło zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią połączyć te systemy. Przetwarzanie informacji, elektronikę, mechanikę. To jest związane z koniecznością, umiejętnością opisu otaczającego nas świata poprzez jego modelowanie. Wprowadzanie tej informacji do systemów komputerowych, którym jest programowanie.
I tworzenie takich systemów, które by pozwalały sterować urządzeniami poprzez budowę systemów komputerowych, które możemy umieścić wewnątrz maszyn, którymi są tak zwane systemy wbudowane. I inżynierowie, którzy realizują te wszystkie elementy, którzy powinni posiadać wiedzę na temat tych wszystkich elementów, to są tak zwani mechatronicy. Tak więc mamy cały szereg wiedzy, umiejętności, która jest potrzebna do tego, żeby tworzyć urządzenia, które by się w sposób automatyczny sterowały. Ale dalej te urządzenia nie potrafią w pełni autonomicznie realizować swoich celów. I tutaj pojawia się następny etap rozwoju systemów produkcyjnych, jakim jest przemysł 4.0. Tak właściwie trudno zdefiniować ten przemysł 4.0. Cóż to jest? Widzimy jego symptomy. Widzimy, że świat się zmienia i technika, sposób wytwarzania, sposób analizy danych, sposób produkcji nadąża za tymi zmianami, które powstają w otaczającym nas świecie. Jakie przesłanki są związane z powstaniem przemysłu 4.0? Przede wszystkim urządzenia, układy, takie jak autonomiczne pojazdy, drony, zaawansowane roboty, potrafiące dzięki rozbudowanemu systemowi sensorycznemu, rozbudowanemu systemowi sterującemu współpracować z ludźmi. Druk 3D, nowe materiały i cały szereg innych elementów, które pojawiły się w ostatnich czasach i powoli zmieniają nasz sposób produkcji. Drugim takim czynnikiem to jest cyfryzacja otaczającego nas świata. I tutaj też wszyscy to widzimy, takimi elementami, które na pewno dostrzegliśmy, no to jest internet ze wszystkimi jego usługami, jakie są dostarczane. Ale wraz z tym wiąże się cały szereg innych elementów związanych z rozwojem systemów obliczeniowych. Dzięki rozwojowi komputerów mamy dostępność olbrzymiej mocy obliczeniowej. Ta moc obliczeniowa zwiększa się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Coraz więcej danych potrafimy przetwarzać i dzięki temu możemy zastosować coraz bardziej skomplikowane algorytmy umożliwiające wyprowadzanie z tych danych jakichś konkretnych informacji. Jeżeli potrafimy je obliczać, przetwarzać, to też mamy olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o gromadzenie tych danych. Z angielska to się nazywa big data, czyli możliwość gromadzenia i przetwarzania olbrzymiej liczby danych. Ale to nie tylko chodzi o gromadzenie tych danych, ale o łączenie ich ze sobą. Tak, żeby z tej olbrzymiej ilości informacji, jaką dostajemy, wyprowadzać ważne dla nas wnioski. Urządzenia mobilne. To, co widzimy na ulicy, w pociągu, w autobusie, na dworcach. Każdy trzyma telefon komórkowy, ale to nie tylko urządzenia mobilne, które nam towarzyszą, ale to są te wszystkie urządzenia, które są wbudowane w urządzenia, w maszyny produkcyjne, czujniki, sensory, które są zasilane bateryjnie, które potrafią bezprzewodowo przesyłać informacje. Z tym się łączy internet rzeczy, czyli ten stopniowy rozwój tych urządzeń mobilnych, tych elementów, które są nawzajem podłączone, wprowadza tą informację do sieci komputerowej i tworzy internet rzeczy. A właściwie z angielska to się nazywa internet rzeczy, na polskim dobrze byłoby nawet tłumaczyć to internetem wszystkiego, anything. Każde urządzenie, każda rzecz jest możliwa do podłączenia, może przesyłać informacje, może tą informację dla nas dostarczać. Tak więc mamy możliwość pozyskiwania olbrzymiej ilości informacji o każdym z nas, o naszych produktach, o tym, co spożywamy, jak są prowadzone procesy produkcyjne. Dzięki technologii Big Data możemy te dane przetwarzać, mamy te dostępne moce obliczeniowe. Mamy sieć, która to wszystko łączy i jeszcze jedna rzecz, rozproszone przetwarzanie. Rozproszone przetwarzanie, to co my nazywamy chmurą, zazwyczaj widzimy ją w postaci
serwerów, na których odkładamy dane, ale to jest znacznie, znacznie więcej. To jest możliwość od uwirtualnienia całego systemu przetwarzania. Komputery, moce obliczeniowe, zasoby związane z pamięcią, na których te dane są gromadzone, obecnie są rozproszone w wielu miejscach na świecie i dzięki szybkim połączeniom jest możliwa wzajemna wymiana danych i przetwarzanie tych danych. Tak więc stajemy przed takim przełomem technicznym, który zmienia otaczający nas świat. Ten przemysł 4.0 to jest cała masa technologii, które są rozmaicie nazywane, a jednak powodują, że nasz świat się zmienia. I tak samo zmieniają się urządzenia, które mamy dostępne. Te urządzenia możemy w rozmaity sposób opisywać, natomiast chyba najlepszym sposobem opisu tych systemów, sposobu wytwarzania jest opis tych systemów jako systemy cyberfizyczne, składające się z pięciu warstw. Po pierwsze mamy warstwę, która po angielsku nazywa się smart connection, czyli inteligentnego połączenia, umożliwiające bezproblemowe pozyskiwanie danych z wielu rozproszonych punktów. Z tym wiąże się cały szereg technologii. W przemyśle nazywa się to Industrial Internet of Things. Przed chwilą powiedziałem o internecie rzeczy. Posiadamy możliwość pomiaru wielu parametrów i te wielkości, które mierzymy, powinniśmy w sposób bezproblemowy móc przesyłać bez konieczności konfiguracji wskazywania. Włączamy i informacja jest przesyłana i odbierana. Druga warstwa to jest data to information conversion, czyli przetwarzanie danych na informacje. Nie wystarczy to, że potrafimy coś zmierzyć. Musimy to przetworzyć na informacje. Nie wystarczy uzyskać wielkość na przykład tego typu, że temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza. Trzeba tą informację przełożyć na to, czy to jest poprawna temperatura, czy jest zbyt niska, czy zbyt wysoka. I ta warstwa powinna nam to zapewnić. Następna warstwa to jest warstwa sterowania, z angielska cyber, która umożliwia wykorzystywanie tych danych oraz sterowanie rozmaitego typu urządzeniami według zawartych w nich informacji. Ta warstwa pozwala na odtworzenie wirtualne systemów, które mamy w rzeczywistości. Powstanie tak zwanych wirtualnych bliźniaków, czyli takiego bliźniaka urządzenia, który zachowuje się w ten sam sposób jak to urządzenie, modeluje jego procesy w nim zachodzące, dzięki któremu możemy nadzorować ten proces i uzyskiwać informacje nawet o tych parametrach, które nie jesteśmy w stanie zmierzyć przez tą warstwę smart connection, bo na podstawie tego modelu jesteśmy w stanie odtworzyć te parametry. Następna warstwa to jest warstwa cognition, warstwa świadomości, która łączy te dane i daje coś, co właściwie współcześnie posiada człowiek. Warstwę świadomości, jak to wszystko jest ze sobą nawzajem uzależnione, jakie nawzajem elementy się ze sobą wiążą w tych wszystkich procesach i jakie są zależności przyczynowo-skutkowe. I ostatnia warstwa to jest warstwa configuration, czyli warstwa samooptymalizacji, samokonfiguracji, umożliwiająca samoistną adaptację do zmieniających się warunków. Tak więc ten opis, z angielska nazywany 5C, czyli 5C, opisu umożliwiający odtworzenie procesów myślowych i procesów zachowania człowieka, umożliwia w sposób wirtualny odtworzenie systemu fizycznego i zarządzanie tym systemem.
Tak powinno wyglądać urządzenie pracujące w nowoczesne, autonomiczne urządzenie pracujące w systemie, pracujące już po czwartej rewolucji przemysłowej. Troszeczkę to brzmi strasznie, że będą gdzieś tam w świecie odtwarzały się informacje o nas, że będziemy mieli swoje bliźniaki, ale na razie to nie dotyczy nas, miejmy nadzieję, tylko urządzeń, z którymi się spotykamy. Natomiast te idee, te mechanizmy powoli musimy wdrażać. Chciałbym tutaj przedstawić przykład takiego systemu cyberfizycznego, który jest realizowany na Politechnice Koszalińskiej przy współpracy z firmą ITS, a dotyczy on budowy inteligentnej przegrody budowlanej bazującej na domach o konstrukcji drewnianej. Jak omawialiśmy rozwój systemów przemysłowych, to ten rozwój systemów przemysłowych wpływał na każdy element ludzkiego życia, również na to, w jaki sposób mieszkamy. Od tysięcy lat mieszkaliśmy i mieszkamy w różnego rodzaju konstrukcjach, ale tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, do XIX wieku, do początku XX wieku te konstrukcje właściwie niewiele się zmieniały. Korzystaliśmy z materiałów pochodzenia naturalnego, dostępnych w najbliższym otoczeniu, bo tak było najłatwiej, i budowaliśmy schronienia, które by pozwalały zabezpieczyć nas przed różnymi warunkami pogodowymi, deszczem, chłodem, upałem. I w trakcie stuleci rozwoju uzyskiwaliśmy jakieś rozwiązania. XX wiek, wiek automatyzacji, wiek mechanizacji, wiek, w którym produkcja na skalę wielkoseryjną była wprowadzana, objawił się tym, że zaczęliśmy produkować domy w skali wielkoseryjnej. My to widzimy w postaci bloków, blokowisk powstających w połowie XX wieku, które do tej pory są wykorzystywane i której do tej pory ludzie mieszkają. Ale to mieszkanie nie zawsze spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Dążymy do tego, żeby z powrotem, jak gdyby wrócić do tych warunków naturalnych, gdzie żyliśmy blisko przyrody, gdzie korzystaliśmy z materiałów, które były pod ręką, ale już nie na tym samym poziomie, jak to było w XIX, XVIII, XVII, czy nawet w połowie XX wieku. Tylko na etapie zapewniającym nam komfort, zapewniającym nam komfort. I taka idea powstała tutaj na Politechnice Koszalińskiej i wspólnie z firmą budującą takie domy próbujemy taką inteligentną przegrodę budowlaną zrobić. Realizujemy ją na podstawie konstrukcji domów o szkielecie drewnianym. Drewno jest materiałem, który znamy od stuleci, tysiącleci. Od początku właściwie towarzyszy człowiekowi, jako pierwszy materiał inżynierski. Okazuje się, że współcześnie Polska jest jednym z głównych eksporterów, głównych producentów elementów, mebli, drewna w rozmaitego typu konstrukcjach. W związku z tym przemysł drzewny w Polsce należy do jednych z przemysłów, które najszybciej się rozwijają i które wymagają inżynierów i rozwiązań na najwyższym światowym poziomie. Polska, jeżeli chodzi o wyroby drewne, konkuruje z największymi potęgami na świecie i powoli pniemy się po drabinie na coraz wyższe szczeble. Stajemy się jednym z głównych producentów wyrobów drzewnych. I z roku na rok nasza pozycja wzrasta. Zwłaszcza tutaj w naszym rejonie Pomorze Zachodnie jest takim rejonem, gdzie mamy ten surowiec. Tak jak ktoś powiedział, jak na Śląsku jest węgiel, tak tutaj w północno-zachodniej Polsce są lasy. Więc dobrze jest, żeby te lasy wykorzystywać nie tylko jako surowiec, ale z tego surowca produkować wyroby. Drewno jako materiał konstrukcyjny w ostatnich latach przechodzi gwałtowne zmiany. To, co Państwo widzicie tutaj na obrazku, to są konstrukcje budowane z drewna, planowane w najbliższych latach
To są dwie wieże, budowane które mają być wybudowane w Holandii, w Eindhoven, o wysokości ponad 100 metrów. To wszystko jest konstrukcja drewniana. To wszystko jest konstrukcja drewniana. Dzięki nowym metodom, nowym technologiom możemy budować zaawansowane konstrukcje z użyciem drewna. Nie jest to drewno takie prosto ścięte, jest to drewno przetworzone, odpowiednio złożone, odpowiednio sklejone, odpowiednio zabezpieczone. Tak więc taki materiał spełnia wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o wymagania mechaniczne, ale również i ognioodporność. Te zabezpieczenia powodują, że jest to materiał o ognioodporności większej niż konstrukcje stalowe. Nawet wydawałoby się, że drewno jest takim materiałem, który może jest ładny, miły, ale nie można z niego wybudować coś naprawdę porządnego. Okazuje się, że współcześnie potrafimy tak to drewno przetworzyć, że potrafimy tworzyć największe konstrukcje. Drewno dzięki swoim właściwościom pozwala się kształtować. Jest to materiał lekki, wytrzymały, cechujący się wieloma parametrami, które powodują, że z powrotem wraca do użytku. Tak jak powiedziałem, tworzymy tutaj wraz z firmą ITS wspólnie grupę badawczą, której celem jest opracowanie innowacyjnej przegrody budowlanej, tak żeby spełniła wszystkie wymagania związane aby spełniła wszystkie wymagania stawiane przed przemysłem po czwartej rewolucji przemysłowej, czy w trakcie rewolucji przemysłowej. Cóż to znaczy, że mamy do czynienia z inteligentną przegrodą budowlaną? To nie tylko budynek, to nie tylko zaawansowane wyposażenie techniczne, ale jest to coś więcej. To jest ta inteligencja, zdolność do adaptacji, czyli to wszystko, co jest związane z przemysłem 4.0. Materiał, z którego budowane są domy o konstrukcji drewnianej, jest to materiał drewnopochodny, w dużej części drewno. Jest to materiał bardzo złożony, o skomplikowanej strukturze. W związku z tym musimy posiadać wiedzę, jak ten materiał się zachowuje, tak żebyśmy mogli aktywnie wpływać na jego parametry. Żeby to zrobić, musimy zastosować cały system cybertechniczny, czyli mamy tą warstwę, przepraszam, cały system, aby to zrobić, musimy zastosować cały system cyberfizyczny, czyli mamy tą przegrodę budowlaną i do tej przegrody budowlanej dokładamy te wszystkie elementy związane z systemem cyberfizycznym. Mamy system czujników, mamy system pozyskiwania tej informacji, przetwarzania tej informacji, tak aby umożliwić pozyskanie tej informacji w sposób najprostszy dla użytkownika, tak aby ten dom samodzielnie dawał sobie radę w zmiennych warunkach środowiska. Zespół czujników zainstalowanych w inteligentnej przegrodzie budowlanej dostarcza informację, na podstawie której możemy odtworzyć parametry opisujące właściwości przegrody budowlanej. Na podstawie pozyskanych z tej przegrody budowlanej parametrów oraz modeli matematycznych opisujących wzajemne relacje pomiędzy przepływem wody, przepływem dwutlenku węgla, przepływem powietrza przez przegrody budowlane, bo one są oddychające, nie tak jak przegrody zbudowane z innych materiałów, one potrafią aktywnie współdziałać z otaczającym otoczeniem. To jest zaleta materiałów drewnopochodnych. I na podstawie pomiarów oraz modeli matematycznych jesteśmy w stanie oszacować stan tej przegrody budowlanej. I następnie na podstawie tej informacji z modelu matematycznego odtwarzającej stan przegrody musimy podjąć decyzje dotyczące parametrów panujących wewnątrz budynku oraz stanu technicznego przegrody budowlanej. Tak więc mamy system cyberfizyczny składający się z poszczególnych warstw umożliwiających monitorowanie oraz sterowanie budynkiem. Systemy cybernetyczne są kolejnym etapem rozwoju współczesnych metod wytwarzania. Współcześnie projektowane konstrukcje
powinny spełniać wszystkie elementy związane z konstrukcją systemów cybertechnicznych, dzięki którym możemy tworzyć, urządzenia, konstrukcje spełniające najbardziej zaawansowane wymagania użytkownika. Nie jest to możliwe bez kształcenia inżynierów. Takich inżynierów, którzy by potrafili rozwiązywać problemy związane z automatyką, robotyką, inżynierią oprogramowania, inżynierią produkcji, projektantów systemów automatyki oraz mechatronikami. W związku z tym zapraszam Państwa do studiowania na Politechnice Koszalińskiej.